Siema, z tej strony Matyxo i witajcie w 13 odcinku naszej serii Survivala. I w tym odcineczku, jak widzicie, jestem w naszych podziemiach i jakby już one są rozbudowane bardziej. We wcześniejszym odcinku obserwowałem was po moim domu i zbudowaliśmy sobie to, zapoczątkowaliśmy po prostu te podziemia, a ty sobie dokończyłem je poza odcinkiem. No i w dzisiejszym odcinku będziemy je dokończyć, żeby było całkiem już to wszystko, żeby było już zrobione. Żeby było już na fulla wykończone. I jak widzicie, tutaj są dwie skrzynki. Jedna z naprawdę tonami materiałów. Jak widzicie, te drewno to bardzo długo zbierałem. No i tutaj liście, szkło, bo i tutaj bardzo dużo półpłytek stone'owych, stone zwykły i tutaj tego naprawdę są od groma. Drewno też brzozowe, które najpierw sobie teraz weźmiemy i już będę zaczynał dobić podłogę, bo podłoga będzie z drewna brzozowego. Okej, sobie szybko tutaj zrobię. Dobrze, że wziąłem sobie siekierkę. Ja raczej tak to będę budował. Okej. Tutaj wszystko ja normalnie wygładziłem poza odcinkiem, bo dużo robię poza odcinkiem rzeczy. Dlatego, że na odcinku to by odcinek to by nawet to by trwał tyle co live'ik odcinek, jakbym nie robił tego wszystkiego poza odcinkiem. Ale mamy wszystko. Nie tutaj sobie. Ale ja to obliczyłem, że to będzie gdzieś tyle, że gdzieś to będzie 3,5 staka, bo mieliśmy na początku tam. Okej. No i sobie szybko zrobimy. Jak widzicie, to już się troszeczkę zmniejsza. Ogólnie tam. Przepraszam za jakieś hałasy, co tam są, bo tam spadła mi lampka akurat. No i cała podłoga jest skończona. Teraz zabieramy się do oszklenia całego tego pokoiku, więc weźmiemy sobie 3 staki. No i teraz będziemy sobie zrobimy. Sorry za pomyłkę. Teraz tu przyda ten cobblestone. Sorry za pomyłkę, ale ja to tak czasem mam, że pomylę się. Bo tu miał być cobblestone pod tym. Tutaj też będzie cobblestone. Okej. Ten blok jakby dicta, to my to tam naprawię sobie. Po tym jak skończę to wszystko tutaj. Okej, teraz tutaj. Okej. To jest bardzo precyzyjna robota. Ogólnie. Tu my tu. Jakby dokończę to jeszcze poza odcineczkiem. Jak wszystkiego nie uda się nam na odcineczku zrobić. Odcineczek może być troszeczkę dzisiaj krótszy. Dlatego sobie dużo rzeczy zrobiłem. Poza odcineczkiem. Wezmę sobie jeszcze tutaj ogarnę. Jakby sobie zrobię takie błędy, które tutaj popełniłem. Źle zrobiłem na przykład jakiś blok i na przykład tego kobla teraz widać tam na dircie. Więc to sobie wszystko zakleimy dirtem. Ale to już chyba poza odcinkiem. Ale jak będziemy mieli czas. Aj, tutaj oczko sobie plecimy. Tutaj spadłem trochę. No i cały magazyn mój jest oszklony. I wygląda przepięknie, naprawdę. Teraz zabieramy się za drugą część, drugą fazę jakby. Tutaj magazyn...
Dobra, zapomniałem, że tutaj trzeba będzie ogarnąć te drewnianka, więc szybko sobie ogarniemy. Tak. Naprawdę długo to zbierałem, te wszystkie materiały. Żeby tylko ładnie wyglądał ten magazyn. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy będzie ładnie wyglądał ten magazyn. A ja przypnę serduszko. Bo wszystkie komentarze oczywiście czytam. Dobra, sobie tutaj weźmiemy. Tak, ok. I teraz jest dobrze. Jakby dobrze. Jest. Bo cały odcinek zaraz się pewnie skończy. Już długo to robiłem. Ok. Wszystko jest ogarnięte dobrze. Też szybki teraz będzie budowa. Tak. Nie jestem tego ogarnięty, bo tu miałem przecież już w ekwipunku, więc sobie wszystko ogarniamy tutaj, wszystko sobie weźmiemy, wszyściutko wykopiemy stąd. Tak. I dlatego tam też kobla stawiałem, żeby to się tak zrobiło ładniej. Tak. W ogóle ciekawe, czy wam się będzie podobał ten styl, którym buduję. To jest taki górski styl. Dlatego, że mieszkamy na biomie, tutaj w górach mieszkamy. No raczej to nie jest, to są ciepłe raczej takie góry, bo są na pustyni, ta góra jest. Ale chyba nam się uda zrobić wszystko tutaj. Ja już tego nie będę naprawiał, to już sobie zrobimy tam później. Bo czasami jeden blok mi źle się postawi. Tak to właśnie jest. Tak. Weźmiemy sobie tak. I musiało się tak postawić. Dobra. Nie będę tego w ogóle komentował. Zacznijmy sobie już tutaj coś robić ciekawszego. Dobra, szybko teraz sobie wywalę to wszystko do skrzyni. Teraz dobra, szybki teraz będzie kopanie tego tutaj całego kobla. Tak, ogólnie mogłem to poza odcinkiem zrobić. Zapomniałem. Zrobić, ale ogarniemy sobie szybko. Tam minuta nas nie zbawi. Okej, ziomeczki. O, ogólnie tutaj trzeba będzie zrobić takie tutaj designiki. Mini designy tutaj trzeba będzie takie zrobić. Tak. Okej. Szybko teraz sobie lecimy po teraz tutaj drewno, czyli weźmiemy sobie drewno, weźmiemy ze sobą też to i weźmiemy ze sobą drewno brzozowe. Dokładnie tak. I teraz szybki teraz będzie budowa. Szybko teraz budowa. Ganiemy sobie. Ten kilofik nam chyba nie padnie do końca tego odcinka. Tak. Pomyliłem blok. Wait. Szybko to sobie tak zrobimy. Tak. No i ładnie. Ogólnie. A dobrze, tutaj teraz wziąłem ten blok. Ogarniemy sobie tak.
tak padnie nam kilofik. Zakończymy już chyba ten odcinek. Tutaj już stonie. Tutaj. Tak, 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 tak. Okej. Tak, tak, tak. I to ogólnie będzie magazyn. Tego, że mam galimatias w skrzynkach i tego. To jest po prostu tona i tam już pełne mam skrzynki normalnie. Dlatego magazyn będzie wtedy schludnie i czysto. Jak uganiemy sobie magazyn. O, no i ładnie to wygląda. Nigdy ogólnie takiego typu magazynu nie robiłem. Ale podoba mi się. Czy w skale lubię robić różne rzeczy? Ale tak, ale magazyny nie robiłem w skale ogólnie. Jeszcze oszklonego takiego. A oszklony będzie ładnie, bo wtedy to będzie widać, że to jest wszystko będzie wtedy widać przez okna. Szybko sobie dokończymy to. No i tam. No. I ten odcineczek już ogólnie będę kończył. Jeśli wam się ten filmik spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i kliknijcie. I też napiszcie komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam sobie troszkę komentarza. No, no i w tym odcineczku zrobiliśmy sobie taki to magazyn. Ja się zabieram za zrobienie tutaj skrzynek. No i dobrego ciąteczka. Dzięki za oglądanie i cześć!